konferencja TVN-u, ze mną jest Daria Ładocha. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, TVN. Tak mi się język poplątał, bo to jest taka duża niespodzianka, że poprowadzisz Ameryka Express. Ty pamiętasz ten moment, kiedy dostałaś telefon, że to właśnie ty? I czy to był moment, czy może to był cały casting? Nie, to był taki moment, że ja zaczęłam krzyczeć tak na cały głos. Na środku parkingu? Na środku, to nie był parking, to było miejsce niedozwolone przed moim domem. Zostawiłam włączone auto, otwarte drzwi i wybiegłam do domu i skakałam na łóżku. No i rano zauważyłam, że jakiś uprzejmy sąsiad mi po prostu przymknął troszeczkę te drzwi, a samochód się całkowicie rozładował. Czy jest trochę tak, że musiałaś się przygotować do tego programu? Bo ja wiem, że jesteś osobą spontaniczną i tak dalej, ale to jest tak, daleki kierunek, nowa jednak funkcja, pewne wyzwanie takiej pracy z innymi ludźmi, z uczestnikami, z produkcją. Trudno się przygotować do takiego programu, dlatego że dopóki wyścig trwa, ten program jest całkowicie nieprzewidywalny. Oczywiście jest scenariusz, wszystkie gry, zadania są ustalone, natomiast America Express to jest taki koncept, też mogłam doświadczyć teraz po raz pierwszy, że oni naprawdę biegają za tego jednego dolara, szukają tego noclegu, zabiera się im popularność, rozpoznawalność. Tak naprawdę codziennie z kortyzolem i adrenaliną pod pachą przekraczają swoje strefy komfortu. A czy ty też musiałaś tam przekroczyć jakieś swoje granice? Bo w zwiastunie ty się tam z nich śmiałaś, a jąderko, jakie pyszne. Ale były takie momenty, których my jeszcze nie widzieliśmy, które ciebie dużo kosztowały? Bardzo dużo jest takich momentów, wiadomo, bo jeżeli ja byłam kiedyś uczestnikiem, działałam bardzo empatycznie jako prowadząca, więc z pewnością najtrudniejszym momentem dla mnie było, to było wtedy, kiedy uczestnicy odpadali, aha, kiedy trzeba było się z nimi pożegnać i no to jest takie, to jest bardzo trudny moment. Na koniec zapytam cię o Agnieszkę Woźniak-Starak. Być może wiele osób w ogóle nie pamięta, że Agnieszka Woźniak-Starak podjęła decyzję o nieprowadzeniu kolejnej edycji Ameryki Express jeszcze przed smutnymi wydarzeniami ze swojego życia, ale tak czy tak jestem przekonany, że będą pojawiały się te porównania. I czy ty miałaś na przykład jakąś potrzebę kontaktu z Agnieszką przed tym programem? Ja w ogóle dowiedziałam się od Agnieszki, że ona zrezygnowała z prowadzenia tego programu i oczywiście gdyby nie wydarzyła się tragedia, pewnie bym się z nią skontaktowała. Na pewno przez cały czas wysyłam jej moc życzeń i wiedząc, jak jest wspaniałą osobą, jestem przekonana, że trzyma za mnie kciuki. Ale ty też mówiłaś, dzień dobry TVN, że jakby nie patrzysz na przeszłość i będziesz robiła program po swojemu. Udało się to w 100%? To wynika z osobowości, temperamentów. Każda z nas jest inna, w związku z czym wnosi zupełnie inną kobiecą energię. I myślę, że dlatego te porównania nie będą... Te porównania nie będą dotyczyły nas, tylko samej jakości prowadzenia programu, dlatego że my kompletnie inaczej podeszliśmy do tego zadania.